Ziemianka, czyli ziemna piwniczka na żywność. W trudnych czasach może nam posłużyć także jako schron. Może ona ochronić nie tylko warzywa i owoce przed zepsuciem, ale także ochronić naszą rodzinę przed skutkami wichury, promieniowania jonizującego, czy pozwoli zminimalizować ryzyko zarażenia się w czasie epidemii. To dlatego właśnie już wiele razy pisaliśmy i mówiliśmy na naszym blogu o ziemiankach, bo taka ziemianka w trudnych czasach pozwoli nam się schronić, a na co dzień pozwoli nam obniżyć koszty naszego życia, to znaczy przechowywać duże ilości hurtowo kupowanej żywności praktycznie bez kosztów, bo przecież w ziemiance nie potrzeba prawie zużywać energii elektrycznej. Wiedza o budowaniu ziemianek trochę już niestety zanikła. Z tego względu nie ma na rynku wielu publikacji, które pozwoliłyby taką ziemiankę wykonać we własnym zakresie. I właśnie tę lukę chcemy zapełnić, korzystając z tej zbiórki. Mianowicie chcemy stworzyć komplet dokumentacji, który każdemu z Was będzie mógł pozwolić na zbudowanie takiej ziemianki we własnym zakresie. To znaczy dokumentację na tyle obszerną i szczegółową, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, co na którym etapie budowy należy zrobić. Spodziewamy się, że ze względu na polskie przepisy budowlane, większa część z Was zmuszona będzie uzyskać pozwolenie na budowę takiej ziemianki. Aby było to możliwe, komplet dokumentacji będzie dostępny w formie oficjalnego projektu budowlanego, który składa się jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dla tych z Was, którzy nie będą potrzebować pozwolenia na budowę, przygotujemy ten komplet dokumentacji w formie pozbawionej projektu. W każdym przypadku ta dokumentacja będzie na tyle obszerna, szczegółowa i bogata w ilustracje i materiały wideo, że każdy z Was będzie w stanie taką ziemiankę we własnym zakresie, we własnym ogrodzie zbudować. Ziemianka, którą pragniemy zbudować, będzie mieć powierzchnię zabudowy około 25 m2. To pozwoli na przechowanie naprawdę dużych ilości żywności, a jednocześnie pozwoli na przetrwanie kilkuosobowej rodzinie nawet kilku tygodni w absolutnej izolacji. Taka ziemianka będzie w stanie chronić przed skutkami różnego rodzaju zdarzeń o charakterze lokalnym, jak choćby trąby powietrznej czy wichury. Wichura czy trąba powietrzna zerwą z domu dach, mogą też miotać ciężkimi przedmiotami, które mogą komuś wyrządzić krzywdę. Wystarczy schronić się w ziemiance, strop ziemianki przysypany będzie 1,5-metrową warstwą ziemi. Nie ma więc absolutnie żadnych szans, żeby został zerwany przez trąbę powietrzną i żeby zagroziła ona w jakikolwiek sposób osobom, które schroniły się w jej wnętrzu. Żebyśmy mogli stworzyć bardzo szczegółowy komplet dokumentacji, w dodatku bardzo bogaty w materiały fotograficzne i wideo, nie mamy innego wyjścia, jak po prostu taką ziemiankę własnoręcznie zbudować. I na to przede wszystkim zbieramy pieniądze. Bo przecież ziemiankę trzeba będzie zbudować, wykończyć, wyposażyć, a także przetestować to całe wyposażenie, które w niej umieścimy. Na przykład, żeby zobaczyć, czy baterie słoneczne, które dobierzemy jako źródło prądu do tej ziemianki, będą wystarczające na przeżycie w niej kilku tygodni. Będziemy też musieli sprawdzić, czy w ziemiance rzeczywiście da się osiągnąć takie warunki klimatyczne, jakie są optymalne dla przechowywania warzyw i owoców. W zamian za wsparcie naszego projektu otrzymasz dokumentację, którą dzięki niemu stworzymy. Dzięki funduszom uzyskanym z tej zbiórki zamierzamy najistotniejsze elementy dokumentacji udostępnić w formule open source, czyli zupełnie bezpłatnie do wykorzystania i dalszej modyfikacji. Planujemy także zorganizować jednodniowe stacjonarne szkolenie z nowoczesnego survivalu. A jeśli zbierzemy 100% zakładanej kwoty, to w tej ziemiance, która gdzieś tu za moimi plecami powstanie, ja sam zamknę się na 2 tygodnie po to, by sprawdzić, czy została poprawnie zaprojektowana, wykonana i wyposażona. Z góry dziękujemy za Twoją wpłatę i za podesłanie tego materiału znajomym.